Ło, Ross, co ty tutaj robisz? Ej, chwila, mój kanał. Zdziwiła was ta reakcja? Cóż, w tym filmie będą, uwierzcie, dużo dziwniejsze i dużo bardziej bekowe, cringe'owe, w sumie przeplatanka tego wszystkiego, bo te reakcje są naprawdę rozmaite. A więc jeżeli chcecie więcej takich filmów z reakcji, zostawcie tutaj łapeczkę w górę, 3000 łapy w górę i robię dla was kolejny taki materiał. Przy okazji mam dla was super newsa, ponieważ od teraz w sklepie Brawl Stars wspierać mnie możecie poprzez wpisanie kodu TOST, tak jak zrobiły to te osoby. Dziękuję za wsparcie, a jeżeli wy chcecie się wysiedlić w kolejnym filmie, to wrzucajcie filmiki na YouTubie, jak coś kupujecie i oznaczajcie je hashtag kod TOST, tak jak właśnie mój tu filmik jest oznaczony. A teraz zaczynajmy! Zaczynamy od naprawdę śmiesznej reakcji, w której to nasz gracz Brawl Stars dropnął zadymiarza, ale ba, nie byle jakiego, ponieważ dropnął Spike'a, czyli legendę. I jak to powiedział na swoim filmiku, była to jego pierwsza legenda od już 3 lat na jego koncie, więc wow, naprawdę niesamowite i jego reakcja również jest niesamowita. Zresztą sami zobaczcie. Coś się świeci, widzowie. To mnie gadżet. Co? Spike! Spike! Co? 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 Spike! Mam Spike'a! Mam Spike'a! Mam Spike'a! Mam pierwszą legendę! Warto było kupić te big boxy. Ja nareszcie mam... Nareszcie! Nareszcie, po 2 ponad latach, albo tam 3 latach grania w Brawl Stars, nareszcie mam legendę, ło! Teraz usłyszycie reakcję, do której to polecam przygotować sobie zatyczki do uszów. Nie żartuję, tu takie przestery zostały zrobione, tu takie dźwięki zostały z ust wydane, że ciężko to opisać. Zresztą ja tego opisywać nie muszę. Wystarczy, że teraz sobie tego po prostu posłuchacie. Okej, mamy nową postać. Leon! 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 Trafiłem Leona! Trafiłem Leona! Trafiłem Leona! Nie uwierzycie, widzowie! Trafiłem Leona! Zobaczcie to! Nie, screena robię, nie? Zobaczcie to! Trafiłem Leona! Moją pierwszą legendę! Trafiłem Leona! Myślałem, że to będzie Nani! Ja rozumiem. Rozumiem wiele, wiele mogę wytłumaczyć, wiele mogę znieść i wiele, no, da się po prostu w jakiś sposób wyjaśnić. Jednak tej reakcji naprawdę bardzo ciężko ją po prostu wyjaśnić. Zresztą sami spróbujcie ją wyjaśnić. Dropi wam legenda, a wy co? No, krzyczycie, cieszycie się lub po prostu mówicie, no okej, fajnie, legenda. Różnie ludzie reagują. Jednak, żeby zacząć się dławić w momencie, kiedy dropi wam zadymiarz, no nawet nie legendarny, tylko chromatyczny, więc w sumie można powiedzieć, że lepiej. No cóż, według mnie lekka przesada, ale sami zresztą zobaczcie. Czekajcie. Niemożliwe się stało. Łudo... Cześć, siema, elo, pa, pa. Okej, dropienie postaci to jedno. Rozumiem, że można się podjarać i to tak mega niesamowicie, że aż normalnie z krzesła się spada, jak dropnie jakaś postać, szczególnie jak to jest legenda. Ale odblokowując jakąś postać z Alei Pucharków, no nie spodziewałbym się, żeby ktoś z tego jakoś mega niesamowicie by się cieszył, no bo wbijanie puszek, nie okłamujmy się, nie jest trudne. Nie trzeba naprawdę dobrze grać w tą grę, żeby puchy wbijać. Ponieważ jeżeli nie jesteś prosem, zawsze możesz kampić. Jak kampisz, no to będziesz uznawany za noobka i w ogóle. Ale tak czy siak puchy nabijasz, więc tak czy siak nabijanie puch po prostu nie jest jakoś mega ciężkie. Jeżeli chodzi oczywiście o te puchy początkowe, w momencie kiedy odblokowujemy sobie po prostu postacie. Na tych dalszych już wiem, że może być ciężej, szczególnie kiedy puszki się cofają. Ojejku, wtedy to jest ciężko. Ale jak wbijasz 8000 puch, dostajesz MZ, to chyba aż tak bardzo się nie cieszysz. A może jednak? Dajcie znać na dole w komentarzu. 3, razem 3, 2, 1, start! Wow, M, tak!
Ems atakuje. To jest ostatni zalip pucharów. 30-38. Ems jest na środku. Wow! Dobra. W chwili, kiedy dropi wam jakaś legenda, można wydawać z siebie naprawdę niesamowite dźwięki. Na przykład jak dropnie Spike, to można krzyknąć jakieś Spike. Natomiast jeżeli dropnie wam kruk, to krzyczy się zwykle kruk. Natomiast nasz tutaj gracz krzyczy coś w stylu kruk. Także sami zaraz zobaczycie, jak to wyszło w jego wykonaniu. W moim tak trochę cringe'owo, ale jego myślę, że jest gorsze. Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Cześć! Jest jakaś nowa rzecz. Go! 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 Kuk! Go! Legenda! Legenda! O! Legenda! Go! Co? Jaki mega boks! Co? Przepraszam ludzi, że tak krzyczę, go! Czekajcie chwilę. Go! Co? Co? Bóstwo nie wierzy. Naprawdę. Oni nie mogą uwierzyć. W jednej skrzynce dwóch zadymiarzy. Dropnął nasz ziomeczek dwóch zadymiarzy. Na pierwszego narzekał. Opluł go niesamowicie. A drugiego... Uhuhu. Tutaj było podjaranie totalne na maksa. Cieszył się jak nigdy wcześniej. Nawet można powiedzieć, że trochę zaczął się modlić. Zresztą sami zobaczcie. Siadam temu! No dlaczego, Rose? Sandy! Sandy! Sandy, słuchajcie, Sandy! Myślałam, że to będzie kolejna postać, a to legendarna postać Sandy! Jezus Maria, inna... Nie wierzę, że to się nagrało. Słuchajcie, taki fart. Słuchajcie, wy musicie natychmiast dać łapkę w górę. Natychmiast. Wiedzieliście, że Serge oryginalnie pochodzi z Rosji? Ja nie wiedziałem i w sumie chyba tak raczej nie jest, przynajmniej mi się tak wydaje, że tak nie jest, ale nasz tutaj specjalista, który przed chwilą dropnął Serge'a, stwierdza, że to jest ruski. Ruski pierun? Pieruk? Czy jak on by tam powiedział to? Zresztą sami zobaczcie. Nie, normalnie Big Boxi, a to z Big Boxa Serge'a trafiam. Co? Przecież mogę się... Mogę starpowanie i gadżety jeszcze... Jeszcze mogę legendy! A to nosecz. Lolo! Patrz to, nie? Kurde, Serge! Pieruk, to jest pieruk chyba ruski. To jest ruski pieruk! Serge! Normalnie zjem pieroga zaraz chyba. Ja nie mogę, Serge! No Serge! No elo, no siema! Tyryryryra. Tarararara. Tak właśnie można opisać tą reakcję, ponieważ osoba, która dropnęła naszego kiełeczka, tak, tutaj mamy dropek kiełka, była tak ucieszona, że zaczęła śpiewać, naprawdę, zaczęła śpiewać. W sumie przed samym dropem już śpiewała, więc w ogóle mamy tutaj rozśpiewanego gracza Brawl Stars. Ramnika boska dla dzieci i dorosłych. Jest kiełek! Kiełek! Tyryryryry, midyk mam. Tyryryryry, pipipi, tyryryryry. Ta reakcja jest taka XD. Ja mam cringe'a. Trochę śmieszne, ale cringe'owe fest. Gościu dropi zadymiarza, narzeka, a kolega w tle wydaje takie dziwne dźwięki. Jeszcze... Ojejku... I jeszcze to, że się świeci, no matko, ciężko mi naprawdę skomentować tą reakcję, zresztą już chyba taki wstęp wam wystarczy do tej reakcji, taki wstęp jak wam do tej reakcji po prostu wystarczy. Zobaczcie, jak on to zrobił, matko, to jest chyba najlepsze w tym odcinku, napiszcie w komentarzu, która była najlepsza. Jest! Sześć! Jest sześć przedmiotów, nie wiem jakim cudem. Ale pewnie drobnie El Primo. Jest, ale ja się jaram, sześć przedmiotów drobno El Primo. Czota, bo się świeci! Świeci się, Addison. El Primo. Świeci się. I... Roza. I liczyłem na jakąś legendę. Ej, czajcie widzowie, chłop myślał, że drobnie Leona. No dobra, to pa widzowie. Nie. Dobrze, kochani. Były reakcje na Aleję Pucharków, to przyszła teraz pora na reakcję na odblokowanie postaci z naszego karnetu. Karnetu zadymiarskiego. I tutaj naprawdę ktoś zareagował tak, że można powiedzieć, że trochę się oświadczył się naszej grze. Chyba z Brawl Stars chciałby założyć rodzinę. Zresztą
Sami zaraz zobaczycie, o co takiego mi tutaj konkretnie chodzi, no bo ta reakcja, nie ukrywajmy się, ale jest takim trochę wyznaniem miłości do gry. Jednak ta historia, czy kończy się dobrze, czy kończy się źle? Cóż, na to pytanie odpowiem wam właśnie tym oto filmem, który zaraz zobaczycie, ponieważ można powiedzieć, że jest taka lekka odpowiedź ze strony gry, która sugeruje mu, czy przyjmuje oświadczyny, czy może jednak nie. Zresztą sami się, myślę, że przekonacie. Płakać, bo odblokowałem Surge'a. Tak jest, tak jest, tak jest, tak jest, kocham cię, kocham cię, kocham cię, gro, kocham cię, gro, kocham cię, gro, kocham cię, gro, kocham cię, gro. Czekajcie, zrobię stopa i zrobię screena. Już screen zrobiony. Aha, nie udało się, dobra, walić. Filmie to było tyle, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, pamiętajcie zostawić łapeczkę w górę. Jak jesteście oczywiście nowi na kanale, to strzelajcie suba w ten czerwony guzik na dole, aby stał się szary. Oczywiście zachęcam do wsparcia kodem TOAST w sklepie Brawl Stars, a my widzimy się już jutro o godzinie 12. Także trzymajcie się, no i hej!